Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Trik niesamowicie efektowny i wspaniały w swojej prostocie, czyli helikopter. Polega na podawaniu sobie hula z ręki do ręki oraz rotacji. Zanim zaczniesz naukę tego zamaszystego ruchu, sprawdź, czy aby na pewno masz wystarczającą ilość miejsca. Helikopter możesz wykonywać zarówno w lewą, jak i w prawą stronę. Wystarczy tylko zapamiętać jedną zasadę. Rotacja zaczyna się do środka, czyli do ciebie, nie od ciebie. Rozłóżmy ten ruch na dwa etapy. W etapie pierwszym nie będziesz używać pędu koła, dlatego konieczne jest mocne zaciśnięcie dłoni na hula, żeby dało się je utrzymać w powietrzu. Połóż hula na otwartej dłoni wyciągniętej przed siebie lewej ręki. Zamknij palce. Teraz część hula, która jest najbliżej ciebie, o ta, idzie w dół. To jest kierunek rotacji. Do rotacji dodaj przeniesienie hula z przodu na tył. Podaj je do prawej ręki. Najwygodniej robi się to na wysokości lędźwi, mając zgięte łokcie. Prawą ręką kontynuuj ruch, tym razem przed siebie, nie zapominając o ciągłej rotacji. Voilà! Wróciliśmy do punktu wyjścia. Powtórz to kilka razy, zanim przejdziemy dalej. Podanie i rotacja. Przenoszenie z jednej na drugą stronę należy robić szeroko, żeby uniknąć ścinania. To dzieje się najczęściej, kiedy hula odbywa drogę od tyłu do przodu. Ok, przejdźmy dalej. W poprzednim ćwiczeniu ręka robiła jeden obrót. Utrudnij sobie życie i zrób pół rotacji więcej. Tak, to będzie niewygodne, jeżeli robisz to wolno. Kiedy dodamy pęd, wszystko nabierze większego sensu. Od początku. Hula idzie od przodu do tyłu i jeszcze pół. Dołóż prawą rękę. Kciuki obu dłoni powinny być skierowane ku górze. Puść lewą dłoń i pierwsze co zrób, to odsuń od siebie hula, żeby mieć miejsce na rotację. Kręcimy do przodu i dokręcamy o pół rotacji. Teraz przy podawaniu do drugiej dłoni oba kciuki skierowane są w dół. Czas na dodanie pędu. To wiele ułatwi. Przede wszystkim musisz poluzować palce. Nie ściskaj mocno koła. Rozluźnij je do haka. Możesz na początku pomóc sobie w rozpędzeniu kciukiem. Po prostu trochę go dociśnij. Kiedy trzymasz luźno palce, o wiele łatwiej jest wykonać te półtorej rotacji, prawda? Już zostało wspomniane, ale powtórzmy jeszcze raz. Nie ścinaj. Ręce szeroko i najlepiej je mieć trochę wyżej niż za nisko. Prócz ścinania zdarza się czasami, że zapomni się o rotacji idąc od tyłu do przodu. No i pamiętaj, hula kręci się do wewnątrz, niezależnie czy kręcisz w prawo czy w lewo.